Siemanko, witam bardzo serdecznie, jestem Bartek Wejściowaniu, a za kolejnym odcinku z Gold Crest, z maratonu na Gold Crest Walley. No to sobie dzisiaj wsiadamy sobie w naszego New Hollanda z Gruberem. No i sobie dzisiaj gruberujemy po rzepaku. No i dzisiaj mamy sobie tutaj gruberowanie po naszym rzepaczku. No jak tutaj zgruberujemy to pole, no to jutro będziecie mieć już się. Siewy też na tym polu, pszeniczki, więc po gruberze od razu sobie wchodzi tutaj pszenica. Sobie dzisiaj siedzimy trochę tak, z takich różnych kamer, no to tak myślę, że tak akurat to będzie, więc my sobie tak na razie dzisiaj gruberujemy tutaj to nasze pole. No i dzisiaj mamy trochę taki dzień, który tutaj powolutku miała dzisiaj się pojawić talerzówka, miałem wam takie coś zrobić, takiego przykusa, że sobie kupuję talerzówkę, ale nie, ale tak na razie mamy ten gruber, jeszcze parę sezonów ten gruber podtrzymamy, więc sobie na razie dzisiaj tutaj gruberujemy, może sobie z pół pola zgruberujemy tutaj, nawet może można sobie odznaczyć, dokąd bym chciał dzisiaj zgruberować, a najwyżej sobie poza odcinkiem tutaj zrobię, więc sobie tutaj tak sobie wsiądziemy. No i ogólnie wszystko ogarnięte. Już rzodkiew oleista już jest zasiana, czy już nie będzie tego. Akurat sobie teraz się przetniemy. Mam nadzieję, że w miarę prosto nam to pójdzie, to przecięci się. Chociaż nie wiem. Nie wiem, co tam będzie. No i ogólnie w sobotę miał być odcinek z tej z siewy kukurydzy i z no jak to się nazywa? Z siarokosów i siewu kukurydzy. No ale no mam nadzieję, że teraz to jednak krzywo bym pojechał. To trochę żebym skrzywił to pole, ale dobra, już na prostu wyjemy i lecimy sobie dalej z tym naszym gruberem. Dawno tej serii nie było gruberowania, więc a myślę, że tak około 10-15 minut sobie nagramy ten materiał, więc myślę, że to tak akurat to będzie. My sobie teraz chyba pojedziemy tutaj koło tego. Wiem, że dziwnie gruberuje, a się podnosimy gruber, jak w życiu realnym. Czyli się powinno koło siebie jeździć, a ja będę inaczej jeździł troszkę, żeby trochę tak odmienić, więc... Więc to już powoli, no to tutaj już dzisiaj mamy 19 maja, więc... Znaczy 20, to już za 11 dni będziecie mieć materiał z tego. Zesnął jego prawdopodobnie, więc no mam nadzieję, że akurat już ta aktywność wtedy powróci, a tak to nie wiem, jak to tam będzie, a dzisiaj mam sobie tak w sobotę, trochę mam pracy miałem, więc dzisiaj sobie nawet o 20 to nie wiem, trochę 19 godzina i sobie nagrywam, więc no myślę, że to tak akurat to będzie. Więc no jak na razie to wjechaliśmy sobie tutaj z gruberem, więc akurat sobie tutaj pogruberujemy chwilę. No, trochę możemy sobie chwilę pogruberować, żeby to już było ok. Ale no mam nadzieję, że tutaj tak akurat to będzie, to gruberowanie, na tyle nam to wyjdzie, więc zobaczymy. No i ten gruber już trochę też większy. No i dzisiaj sobie powiedziałem, New Hollanda, gruberowanie już w tym sezonie już było. Ale no to co, jeszcze będzie jedno gruberowanie na pewno, bo będzie na polu numer 12. Sobie pojedziemy do sklepu kiedyś i sobie weźmiemy, no bo wapno przyszło. Oczywiście to jest takie niby wapno. Sobie weźmiemy nasz znaczy nie mamy jeszcze rozsiewacza, ale w tym sezonie powiedziałem, że kupuję rozsiewacz. Czyli sobie prawdopodobnie jutro też będzie gruberowanie, czyli takie dwa dni gruberowania będzie, więc... Więc to tak akurat to będzie. Więc takiego ten... No to potrzebujemy ogólnie ludziska. I tutaj... dobrze, że znaczy tak? Ale lagi tutaj mam dzisiaj gdzieś. Dobra, tutaj wchodzimy. 28 tysięcy na Bredala. Czyli że sobie już takiego kupić rozsiewacz. Nawet na tamtego to już nas stać, ale...
No, zobaczymy, jak to tam będzie. Więc, no dzisiaj ogólnie tutaj już mamy 20, 24 minutki. Boże, co ja gram? 5 minut, prawie 6 dopiero. Nagrywam ten odcineczek, więc to trochę może dłuższej. Tutaj, to teraz, to tutaj no już ta seria to będzie jakoś szła w miarę, więc no i opuszczamy i wjeżdżamy sobie dalej, tutaj naszym tym youtuberem. No i powinniśmy tutaj już pozasiewać to wszystko, albo wapnąć się już będziemy się bawić w następnym sezonie, a w tym sezonie jeszcze ten siewnik z Kuna Paku sobie kupimy na tą serię, więc żeby coś takiego kupić sobie, więc to myślę, że tak będzie tak akurat. Ale na razie to sobie tutaj lecimy na pełnej z tym naszym gruberowaniem. Jeszcze chwilę się tutaj karmiemy z gruberem a może jeszcze sobie zobaczmy jak tam ceny. Ceny. Pszenica 619. Jęczmień rośnie do góry 593. Rzepak słabo. Soja 1500. Słonecznik, o tutaj dalej, czyli można sobie wywieźć dzisiaj tutaj 581, 619, 593. Więc co, no to jeszcze sobie zrobimy do końca, sobie akurat tak dojadę i sobie jeszcze dzisiaj wywieziemy to nasze zboże, by wam się tutaj też nie nudziło, więc. Więc no widzicie, tutaj Gruberek idzie ładnie, New Holland też z nim. A my teraz się przesiądziemy prawdopodobnie do naszego Sztejerka i sobie pojawiłem się Sztejerem na Gomez Rige Acres. Co ja miałem wziąć? A, tam, jęczmień, tak? Czyli sobie weźmiemy jęczmień na Gomez Rige Acres, sobie co robimy? Więc V, C, N, D, E. Tepamy się teraz do naszego. Albo do tego case'ora się tepnę. Dobra, enter. No i sobie lecimy teraz dalej. Lecimy sobie po tego. Po. Więc jutro lecimy po nasz jęczmień. Sobie wsiadziemy do środka, żeby też takich lagów nie być. O Jezus. Ja już widzę, aby to wyglądać, jakie są lagi, ale nie wiem. Nie wiem dlaczego, może ten komputer też już wysiada trochę, więc no myślę, że to tak akurat to będzie, więc dzisiaj może zarobimy tutaj 7 tysięcy, może z 10 tysięcy będziemy już mieć, więc no potrzebujemy tam 35, bo jeszcze tego Kuna Paka dzisiejszym niestety żebym nie dodał, więc sobie może już teraz pogruberujemy jeszcze trochę, więc może jakiś odcinek z wywozu zbóż. Sobie trochę cofniemy R i sobie sypiemy jęczmień 8 ton, czyli jeszcze zostanie nam na pewny raz, więc akurat ale no dzisiaj się jeszcze łyka napije, dopóki się sypie akurat się tutaj napije łyka trochę. Dobra, nasypało nam się, ja się napiłem. Więc sobie lecimy teraz dalej z tym. Sykarniemy się akurat. No mówiłem, że dziś po 10 minut dłuższych nie będę chciał odcinku na razie robić. No bo ten maraton, już mi się nawet to Gold Class uleje, bo to już jest 22 odcinek. Boże. A no myślę, że akurat te przez te 22. Przez ten maraton dzięki temu trochę podskoczymy. No ale no jeszcze tak, trzeba zrobić Kuna Pak. Tamto trzeba będzie tamtą serię też powoli kończyć. Bo no trochę będziemy mieć czasu. Ale no tutaj będzie bardzo ciężko powrócić już do tego też rytmu nagrywania. Na pewno będzie w lipcu będzie tydzień przerwy od nagrywania, trochę odpoczynku mi się też przyda. Wam też się potrzebne to akurat będzie, żeby też was nie zanudzę, więc tydzień przerwy w lipcu może być taki na początku, może później jak też nie mamy, to trochę przerwa też będzie, później praca w polu to też może być przerwa chwilowa,
bo trochę przerwy może tutaj być na tych naszych kanał, znaczy na tym moim kanale, więc akurat sobie wejdźmy tutaj do środeczka, bo i sobie zasuwamy sobie na tych Gomez liczbę akres, więc no trochę może nam to minąć, ale no chwilkę, no to się karniemy już. Dobra, no i zaraz powinniśmy dojechać do naszego Gomez Ridge'a, więc myślę, że to tak akurat to będzie. O matko, jaki kawał ten się jedzie. Już mi się aż znudziło. Ale no damy radę, dojedziemy do tego naszego skupu i sobie sprzedamy ten nasz jęczmień. No ogólnie sprawdzanie map na razie będzie to chyba tuż po Snowim, więc myślę, że to tak akurat będzie, ale jak na razie lecimy cały czas z tym maratonem i no mam nadzieję, że te ostatnie 11 odcinków z tej serii będzie takie aż mocne, więc myślę, że to tak akurat to będzie, więc sobie lecimy teraz na ten nasz skup. Bardzo długo się jedzie, bo przez te lagi chyba trochę ścina, ale no popatrzycie sobie na drogę, pogadamy sobie trochę. I myślę, że to tak akurat będzie. Jakoś dzisiaj nie miałem ochoty do nagrywania, ale jednak ten materiał wam nagrałem. Więc myślę, że to tak akurat to będzie. Więc no i ogólnie to te prace, co teraz się dzieją, no to już powinna kukurydza być galanta, więc ja sobie będę musiał to też kiedyś ogarnąć. Ale to myślę, że już jak będzie ten nowy komputer, to wtedy się poogarnia wszystko.